Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Chciałem jakoś się powiedzieć na ten temat. Podczas gdy ja dotknę rudy miecza. Tego. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazy. Trudno. Zabiję ich później. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Jeśli chcecie, to napiszcie mi, wyrżnę wtedy nic nie rozumiem. Cały dzięki nowy temu obóz. Dostaniemy się na wolność. Tak na koniec. Musisz mi zaufać. Dobrze, o tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. O. No i wygląda na to, że nawet Xardas darzy cię zaufaniem. Tak, wszyscy mi spotkamy się przy kopcu Rudy. Tylko nikomu ani słowa. Do czasu. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. Pa, pa. Co za księgi? Arcanum Golum, tom pierwszy. O rany, bitwa o Warant. O, to jest ciekawe. To jest normalnie spoiler Gothica 3. Bitwa o Warant. Kurczę, jak ja bym sobie pochodził normalnie po Warancie. To znaczy i dla was nagrywał. A dobra. Trudno, na pewno kiedyś ten moment nastąpi. Możecie się nie martwić. Twowara. Muszę sobie to przeczytać. Nie o Golu. Nie mam tomu pierwszego, co jest? No dobra, przeczytajmy drugi. Wojna była skończona. Warant straciło swe morskie porty, tak potrzebne dla zaopatrywania armii. Król Robar nie tracił więc czasu na polu bitwy, lecz zostawił swych generałów, by ci rozprawili się z niedobitkami nieprzyjaciela. Warańczycy posiadali już tylko jedno ognisko oporu zgromadzone wokół Lukora, najpotężniejszego generała całego narodu. Myślałem, że to chodzi o Zubena. No cóż. Który umiejętnie zamienił porażkę w zwycięstwo. Ale teraz jego armia znalazła się w potrzasku. Sytuacja zdała się być beznadziejna, choć jego wojska przewyższały siły królewskie liczbą i wyposażeniem. Oto jeden z myrtańskich bohaterów. Mężny generał imieniem Lili. Jeju, ciekawe to jest, naprawdę. Zwabił przeciwnika w pułapkę. Na podmokłej, bagnistej ziemi ciężką kawalerę. Kurde. Po prostu mi się już plącze język, bo za długo mówię. Będę musiał sobie teraz chwilkę zrobić przerwę, żeby się czegoś napić. Na podmokłej, bagnistej ziemi ciężka kawaleria Lukora nie miała szans w starciu ze zwinnymi żołnierzami. Zdziesiątkowane oddziały Warantów wkrótce musiał uznać wyższość przeciwnika. Lukor został pokonany. To ciekawe, no. Czyli Lili miał naprawdę dosyć wysokie, duże osiągnięcia. Czemu ten najemnik tutaj stoi? A już wiem, ponieważ już nie pilnuje kopca Rudy, bo wcześniej pilnował. A to dziwne, prawda? I Milton przyszedł, a powiedział pewnie. Dobra, to ja teraz go pilnuję. O, dobra. To za łatwowiernik. Ojojoj, nie wiem, czy tak mogę sobie skakać, żeby się nie zabić. Ale no. Czyli po prostu z tego można wnioskować, że normalnie Roba walczył. Chciał podbić Warant. Może i tak. Przynajmniej jakaś wojna morska tam trwała. I wygrywał normalnie. Dzięki zdolnemu Lee. Kolejny save, którego już dawno chyba nie było. Przynajmniej kawałek. Teraz nas czeka naładowanie, czyli filmik. Filmik. Mam nadzieję, że wstawię. Uda mi się wstawić, choć tego nie obiecuję. No to więc zacznijmy. Masz miecz i zaklęcie? Tak. Masz. Dawaj. Znaczy oddaj. Po to ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Dobra. Teraz albo nigdy. Dawaj. Zatem do dzieła. Nic nie mówię.
Rozdział szósty, tym samym rozpoczynamy, czyli leże śniącego. Juhu, to już koniec. Niesamowite. Blisko znaczy się. Kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Ach, podziwiam swoją rączkę. Jaka piękna. Manicure. Cudowny. No to tak, dobry to znak. Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd, natychmiast. A co z tobą? O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! Okej. Okay. A ty Milton. A. Nie zadasz mi to. Dobra, chodźcie. Milton sobie poradzi. No i... Napiszcie mi. Jeśli chcecie. Mogę się pozbyć magów w ogóle. Mogę się pozbyć nowego obozu, bo jest to wykonalna myśl. Ale teraz... Teraz... Czas na troszkę inny kwestik. Nie. Teleportujemy się do Bractwa. O, mam już założone. Spójrzmy na statystyki Woodiziela. Aktualne. Przedtem był to... obrażenia zadawał w wysokości 90. Teraz jest to 120 i jeszcze obrażenia od ognia 30. Czyli jakby to ująć, w sumie ma chyba 150. Czyli jest to bardzo potężna broń. A teraz... Pewnie może niektórzy się domyślają. Gdzie ja chcę iść? Gdzie ja właśnie... Czemu się tutaj teleportowałem? I w ogóle, tak sobie myślę, że jasności to ja nie zmniejszyłem. Ale teraz ciemno się będzie mi wydawać. No to jest do przyzwyczajenia się. Tak więc... Nic nie mówię. Po prostu. Idę sobie. Bo już wspominałem o pewnej rzeczy. Tak by się coś tak słabo skacze. Tą stronę, więc to teraz idę zrobić. Save kolejny, już dużo jest nagrany tego materiału, ale na koniec teraz to robię jeszcze, na koniec tego odcinka, może nawet nagrywanie bardziej. Tak, po prostu wbijam sobie potworki tutaj. Bo to jest cudowne, podpalać sobie jaszczurki i iść dwojady mieczem. Co za moc. Jestem ciekaw, czy ci nie stworzy się może przypadkiem, a może i nie. Zrespiły. Ale najpierw to szczurki. No jakby ich tutaj, tych kochanych smocków. Ej. Nie mogłem nawet trafić, to znaczy nie mogłem użyć miecza, ponieważ tak mnie często dźgały, gryzły. No ale jakby się z nimi tak nie pobawić słodko. One są takie bezradne w tym wszystkim. Ale naprawdę, tu jest dużo tych stworków. Na zakończenie chciałbym jeszcze trochę tak jakby najwięcej tego expa nabić. Po prostu dla samego faktu, no, takiego uzupełnienia i dokładnego przejścia z jak najwyższymi statystykami gry, chociaż myślę, że niektórzy z was pewnie mają lepsze ode mnie i tą grę lepiej potrafią przejść, ale rozumiem, to jest tylko mój sposób, prawda, przedstawiam w tym swoim zagraniu. Widzę, że tutaj cienia stworów nowych nie ma, czyli możemy iść dalej. Mam nadzieję, że nie pomyliłem żadnego miejsca, w którym znajduje się dana rzecz, której ja przecież szukam. Mam nadzieję, że ona jest tutaj gdzieś. A po prostu, jeśli nie, to będzie takie krążenie sobie po lesie, latanie. I tyle.
O, niech sobie przypomnę, kiedy to na początku gry przejście przez ten las byłoby praktycznie niemożliwe. Z prostego powodu. Nie przeżyłbym tutaj ani chwili, ponieważ mnie pewnie coś od razu zjadło. Kiedy miał się ze ścierowojadem problem, chociaż nie, może ze ścierowojadem większych problemów nie było nigdy. Ale wilk to już było wyzwanie i był naprawdę takim poważnym przeciwnikiem. Coś mi się zdaje, że jednak źle wybrałem tą trasę. Tak więc to będzie fail mały, ale okej. W takim razie... Może się na nie obraziliście. A nie, dobrze idę. No to teraz na pewno już wiecie, jak idę. Hopsasa. Nie, myślałem, że do wody skacze. Ale po prostu... Mogłem to inaczej zrobić. Ale po prostu... Ja po prostu już nie wszystko tutaj w tej grze pamiętam. Znaczy... I nie zawsze się to wszystko idealnie wchodzi. Ale tak, dobra. Co robię? No już na pewno wiecie, po prostu płynę do tych podziemi, do tych podziemnych jaskiń. Ja powiedziałem, że pozbędę się z tamtego, oczyszczę tamto miejsce z masy szkieletów i to właśnie zrobię. Właśnie w to miejsce płynę. Wejdziemy o stronę tak jakby jakiejś takiej przystani, o stronę morza. A chciałem od jakiejś... O! Tam jest chyba ta wieża. A właśnie, czyli dobrze mi się kojarzyło, że w tamtym miejscu jest ta wieża. Czyli tak. Ale myślałem, że bliżej tego miejsca, w którym był... jak to się nazywało? Kamień ogniskujący. Czyli tam, gdzie był ten nowicjusz, taki opętany, w sumie nawiedzony przez tego. Chciał mnie zabić, kiedy chciałem zdobyć dla Iberiona ten kamień ogniskujący. Myślałem, że to jest w tamtym miejscu, ale jednak jest, był tutaj na górce. Ale tamtędy chyba wyjdziemy nawet. A więc... to miejsce jest chyba oświetlone. Gdyż mogę się mylić, dlatego światło też włączę. Jasności już nie chcę zmieniać po prostu. No to teraz... Wypróbujmy może... swój nowy miecz.
jesteśmy. Teraz już raczej na pewno wiem, że będzie to przyspieszone, czy zostało przyspieszone. I może pewnie dodana została muzyka, pewnie jakaś. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Tylko jeszcze, wiecie co, krótko tutaj sobie zejdę, ponieważ nie jestem pewien, czy to wszystko. Jeśli uważacie, że to już, jeśli wiecie, że to już jest całość wykonana, okej, bo chciałem zobaczyć, tutaj coś jest. Ale okazuje się, że nie ma. Czyli to już chyba są całe te podziemia. Zabiliśmy szkieleta, wykonaliśmy. W którym był księga o nazwie Chromanin, która zawierała jakąś tam mądrość chyba. Na górze? Nie, na górze już nic nie ma raczej. O, czyli tak w sumie od sporo kawałek przeszliśmy. Pewnie pod tą plażą też, aż dotąd. Czyli no, mały odcinek. A tam jest już tych kapłanów. Tak jakby, no ta twierdza taka. Czy kogoś tam, nie mogę się mylić. Ten klasztor czy coś takiego tam był chyba. Ale chyba tamta wieża to już nie należy do tego. Bo taki kompleks jaskiń chyba nie jest taki kompleks jaskiń chyba nie istnieje aż tak wielki. No dobra, to by było chyba na tyle w tym dzisiejszym nagrywaniu, odcinku i tak dalej. A właśnie, jestem w tym wielkim lesie, tak? No to dobrze, wejdę jeszcze do tego małego lasku. Tam spodziewam się cienia stwora, bo powinien się w każdym lesie podczas tych questów z Ulumulu powinien się w każdym lesie nowy pojawić i w tym również, więc jeszcze sobie tutaj tylko zajrzę też również na nagraniu i przekonamy się, czy ja miałem rację, czy miałem dobre skojarzenie z tym cieniostworem, bo w sumie tu kiedyś byłem i wszystko wybiłem. No ale cienia stwora nigdzie nie widzę. Czyli chyba jednak się pomyliłem. No cóż, w takim razie trudno. W ogóle jak ja mogłem przegapić tego wilka, to nie mam pojęcia. Ale może coś jeszcze jest na górze, albo gdzieś tu jest ukryty ten cienia stwora. Wydawało mi się, że powinien tutaj być, ale widocznie jakoś mi się to źle skojarzyło. No nic. To chyba będzie już koniec tego odcinka, ponieważ dosyć sporo już nagrywam, nawet z tym przyspieszeniem krótkim wyjdzie sporo tego materiału, wyszło pewnie. Następnym odcinku zajmę się tym oto miejscem. Tak więc czekajcie cierpliwie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wygrajmy w Gothic. Teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.